Powinniśmy edukować seksualnie w szkołach? Oczywiście, powinniśmy edukować seksualnie w szkołach, powinniśmy mówić o chorobach wenerycznych, które są powszechne i są prawdziwym zagrożeniem. Powinniśmy mówić o edukacji seksualnej pod względem seksualności młodych ludzi, jak się zabezpieczać, bo tego w szkołach nie ma. I taka jest prawda, że do dzisiaj można w szkole usłyszeć na zajęciach, powiedzmy, wychowanie do życia w rodzinie, bo tak ten przedmiot się nazywa w tej chwili w Polsce, można usłyszeć, że od masturbacji rosną włosy na rękach, czy rośnie błona między palcami, i to dzieje się do dzisiaj i to trzeba byłoby zmienić. Natomiast ta nowelizacja w ogóle nie mówi tak naprawdę o edukacji seksualnej. Jest taki powrót do jakichś takich praktyk, no powiedziałabym, naprawdę średniowiecznych już. To już nawet nie można mówić, że to jest jakieś nienowoczesne. Przecież cały ten pogląd na człowieka, na właśnie jego seksualność. Właśnie o to się cały czas bijemy, jak gdyby, żeby to były takie rzeczy normalne. I znowu ta kobieta jest w tym momencie postawiona w tym najgorszym świetle. Dlatego, że znowu jest taka sama sytuacja, tak? Ona jak gdyby nie będzie mogła decydować o swoim ciele, bo ona nie będzie poinformowana kiedyś tam w szkole, czy właśnie przez ludzi, którzy się tym zajmują, o tym, no nie wiem, chociażby właśnie jak zapobiegać ciąży. Że nie powinno tak być, no bo edukacja seksualna jest potrzebna dzieciom i jak chodziłam do szkoły, no to też mieliśmy taką edukację, więc uważam, że no nie jest to w porządku. Mówię inaczej, no ja uważam, że ta edukacja jednak w szkole seksualna powinna być, bo no współżycie też rozpoczynają dzieci jak najmłodsze, także słyszymy o dziewczynkach, które urodziły dziecko, jak miały 12 lat, więc dla mnie to jest jakiś kuriozum. A uświadamia dzieci w szkole, nie? Chyba raczej, żeby wiedziały, o co chodzi, o co tu chodzi. Mimo, że jest internet wszystko, ale było kiedyś, była lekcja wychowania życia w rodzinie i było takie coś, nie rozumiem, dlaczego teraz chcą za to karę wprowadzić.